W dzisiejszym materiale chciałbym z Wami porozmawiać o narzędziu Clock Tuner for Ryzen, które pozwala na automatyczne podkręcenie procesora na wszystkich rdzeniach. Aby je uruchomić, trzeba oczywiście mieć odpowiednio zaktualizowany system Windows, najnowsze sterowniki, stabilne oce RAM-u i resztę praktycznie ustawione na auto. Oprócz tego w przypadku niektórych płyt głównych od producentów trzeba ustawić Loadline Calibration, tak aby płyta główna mogła dać procesorowi odpowiednio dużo prądu w odpowiednio prędkim czasie. W związku z czym wszystkie kwestie prądowe warto jest ustawić tak jak tutaj na screenach widać. Jeżeli chodzi o kwestie instalacji samego programowania, to może być też problem, jako że jest to taka troszeczkę odmiana Ryzen Mastera samym Ryzen Masterem, więc jeżeli będzie Wam nie pokazywała dobrze frequencies, czyli częstotliwości działania procesora, rdzeni właściwie, no to wtedy można spokojnie sobie go tam odinstalować, wyczyścić log, zainstalować od nowa i będzie hasać. Więc pierwszym elementem tego oprogramowania jest diagnoza i ją trzeba uruchomić, aby sprawdzić jaki masz procesor. Dlatego, że ona pokazuje jaka jest jakość procesora, mi pokazała, że mam golden sampla tego 3900XT, dlatego, że on cały czas obniżał napięcie i patrzył, czy dalej jest stabilny na zegarze 4050 MHz. No i następnie dochodzimy do momentu, w którym mamy te automatyczne OC, czyli ten element aplikacji, który na podstawie wyniku działania Prima 95 w tle weryfikuje stabilność rdzeni na poszczególnych taktowaniach, które ustawia za pomocą takiego, powiedzmy, że AMD-kowego SDK-a, które jest elementem oprogramowania Ryzen Master, właściwie bazą dla niego. W związku z czym mamy proces, który obniża nam taktowania procesora i szuka tego optymalnego miejsca do działania, czyli miejsca, w którym procesor, kiedy jest obciążony na wszystkich rdzeniach, przynosi nam największą możliwą wydajność z każdego z nich, taką stabilną. Oczywiście ustawiamy też limit temperatury, dlatego że wszystko zależy od chłodzenia, jak zwykle przy OC. No i tyle, także jakby mamy kompletnie prostą i sympatyczną maszynę, która kompletnie automatycznie podnosi nam moc wszystkich rdzeni w procesorze. I potocznie można by powiedzieć, że w sumie więcej wydajności to lepiej. Natomiast z perspektywy graczy niekoniecznie, dlatego że system PBO, który jest zaimplementowany automatycznie w procesory Ryzen, pozwala na lepsze uzyski w grach komputerowych niż podkręcenie na all core. W większości przypadków. Dlatego, że przy takiej maszynce jak dzisiaj testowany tutaj 3900XT, czyli 12-rdzeniowiec, no to ja zdecydowanie bardziej wolałbym mieć 4 wyżej taktowane rdzenie albo 6, niż 12 niżej, jeżeli byłbym graczem. A tutaj mamy taką sytuację. W związku z czym to jest tak naprawdę narzędzie, które nie jest skierowane do graczy w większości przypadków, tylko właśnie do osób, które potrzebują wycisnąć z tego procka jak najwięcej. Na przykład dla takich streamerów albo twórców, którzy streamują bądź nagrywają, więc potrzebują mieć dużą moc procesora, aby utrzymać jak najwyższą jakość, ale jednocześnie chcą na tym samym komputerze grać i streamować, a nie rozdzielać tych dwóch funkcji. No i w tym momencie jest taka opcja, że można sobie ustalić, które rdzenie procesora obsługują które aplikacje i w tym sposobem oddzielić je trochę od siebie. W związku z czym przy takim 3900XT warto jest rozdzielić te obciążenia na dwa różne CCX-y albo trzy, w każdym razie po trzy, tak żeby to wszystko ładnie się skomponowało i były niskie opóźnienia między rdzeniami w obrębie aplikacji. W związku z czym ja ustawiłem sobie bitrate 60 000, nagrywanie medium, full HD, 60 klatek. Uznałem, że tak zrobię benchmark tego komputera. Tickrate to 128, wszystkie ustawienia niskie, w związku z czym taki standardowy setup, powiedzmy, że do grania w CSK GO 1280x960. I okazuje się, że jestem w stanie z takiego systemu na AMD wycisnąć 430 fps średniej podczas tego nagrywania. I to nie w jakiejś tam jakości, która jest słaba czy coś takiego, tylko w jakości, która jest grubą przesadą. Dlatego, że nagrywanie obrazów Full HD w bitrate na poziomie 60 000 jest trochę patologią. No ale stwierdziłem, że ta patologia pokaże też, do czego tak naprawdę ta technologia może służyć. Dlatego, że no, mówmy się, podkręcanie całego procesora dla graczy no nie byłoby ciekawe, a w sumie jesteśmy firmą, która głównie sprzedaje komputery dla graczy. W związku z czym chciałem Wam też pokazać, jak to wygląda z perspektywy trochę innego użytkownika, dlatego że to nie jest do końca oprogramowanie dla każdego. No i na sam koniec taki disclaimer ode mnie, bardzo ważna rzecz.
jeżeli nie jesteście pewni, że możecie sobie, powiedzmy, naprawić w przyszłości niedaleki komputer, to nie używajcie jeszcze tego oprogramowania, dlatego że ono jest w becie. W związku z czym nie jest do końca bezpieczne. Nie można powiedzieć, że wszystko już jest sprawdzone i że w jakimś momencie nie będzie tutaj jakiejś dziwnej akcji. Nie podejrzewam, ale wiecie jak to jest. Złośliwość rzeczy martwych i cyfrowych. W związku z czym, jeżeli nie macie takiego wolnego ducha jak ja i nie możecie sobie po prostu na platformie testowej popuszczać takiego benchmarka, to na razie się z tym bym jakoś tam specjalnie nie szarżował, jeżeli byłbym w niepewnej sytuacji życiowej, dlatego że może wam się to odbić potem na zdrowiu komputerka. Natomiast pamiętajcie jeszcze raz, stałe, dobre OC RAM-u to jest podstawa. Jeżeli nie będziecie mieli stabilnie wykręconego RAM-u, czy to przez XMP, czy bez XMP, to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Także od tego zacznijcie, a potem dopiero odpalajcie tą aplikację. Także to tyle, dziękuję wam bardzo, trochę przedługi materiał, ale chciałem wam o tym oprogramowaniu powiedzieć, dlatego że wiem, że i tak ten film obejrzą tylko nerdy, ale to też jest miejsce dla nich. Na razie.